Witam, witam i o zdrowie pytam. Tak, tym pozytywnym akcentem chciałbym zacząć drugi odcinek gry Ghost of Tsushima Legends. No, mówię, że drugi odcinek, bo nie liczymy live'ów, tak? Odcinki to odcinki, live'y to live'y. W pierwszym odcinku grałem, tak jak widzieliście, z jakimś tam, oj Boże, nie przytoczę nazwy, Imulolo, coś tam, jakiś tam nick był. Dzisiaj zagramy coś innego, nie? Zobaczymy, co będzie. Wpisuje się wiele czynów. Ej, przecież przeszedłem i co, mam dalej 5 punktów? Przecież myślałem, że będę większą miał rangę. Czegoś tu nie rozumiem. No dobra. Którą legendę chcesz? Chcę zrobić opowieść. Pamiętacie, ostatnim razem grałem tutaj. Zasłona. Ej, ja już sam nie wiem, co ja grałem. O matko, kochana, coś się pogubiłem. Przeżyj legendę duchów. To grałem ostatnim razem. Zasłona między światami. Tak, dokładnie. Teraz gramy historia Uchitsunego. Łucznik Uchitsune rusza do walki przeciwko potężnej Onibabie. Dobra, gramy w to. Matchmatching jest włączony. Gramy na dwóch, bo tylko dwie osoby mogą w to grać. Albo mogę wyłączyć i gram sam, co jest bardzo ciężkie. Albo włączono tryb fotograficzny. Matchmatching wyłączony. Włączono tryb fotograficzny, czyli... Aha, nie, nie. Ja gram w to. Historia Uchitsune. Dobra. Opowieść. Okej, czekamy. Mnie tylko to dziwi, że przecież powinienem mieć rangę wyższą, bo przeszedłem w ostatnim odcinku i było pokazane, że jest ranga szósta. Dlaczego mam piątkę? Ja w międzyczasie piję kawę, także przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć mlaskanie jakieś. Znaczy, kawa i energy drink, no takie połączenie, żeby nie zasnął. Dobra, historia Uchitsunego. Naprawdę ta gra mi się podoba. Kto oglądał wcześniejszy odcinek, to będzie wiedział, jak opowiadałem o tej grze. Dla mnie ona jest bardzo pozytywna. Bardzo przyjemnie się gra, pod warunkiem, że się gra fajnie z drugą osobą. To jest bardzo ważne, żeby grać z kimś, kto ci pomaga. Nie tak jak ostatnio się wkurzałem. Przepraszam, jeżeli byłem za bardzo wkurwiony. Tym, że koleś biega, nie pomaga za bardzo, tak? Ja muszę go gonić. Gdybym grał z kimś, kogo znam, kogo mam na imprezie, to mogę z kimś gadać i powiedzieć: ej, idziemy z prawej, idziemy z lewej. No niestety, tak nie jest, tak się gra z kimś obcym i nie można z nikim pogadać przez mikrofon. Dobra, sobie pościszam. Kot mi wskoczył na kolana, trochę mnie on... A, wbija szpony swoje. Dobra, nawet nie wiem, z kim ja gram. Kurwa, koleś, jak ty się nazywasz? Boże, jakiś śmieszny nick ma. Ej, czemu ja nie mogę trafić? A, bo on już nie żyje, dobra. No i on już pobiegł też, nie? Zajebisty, kurwa, on już sobie pobiegł do przodu. Okej. O, ktoś strzela. Gdzieś ktoś, coś? Dobrze, ej, ale dobrze mi się z nim gra. On jest gdzieś blisko mnie cały czas, co jest bardzo pozytywne. Wow! Nie wiedziałem, że ja tak umiem kopnąć kogoś. Duchy ostrożnie podeszły. Ej, super, super. Mam u ciebie dług. Podziękuję mu. Znaczy, nie mam za co mu dziękować, ale fajnie mi się z nim gra na razie. A on się nazywa jak? Ach, sami zobaczcie, coś tam a la Hazane. Jazet Anahazane. Pojawił się duch starożytnego samuraja. Ej, mam go zabić? Witajcie, samurajowie. A nie, jestem to nie Uchitsune. Uwięziła mnie tu Iyo, potężna Onibaba. Wow. Dawno temu mój łuk pobłogosławił Kami. Tylko on może odebrać Iyo kontrolę nad tym miejscem. Ale fajnie mówi. Zbliżają się sługusy Onibaby. Szybko, pokonajcie ich mym łukiem. Dobra. Jakim łukiem? Jak mam zrobić ten łuk? Dobra, już mam. Wow. Gdzie on jest? Gdzie jest mój przyjaciel? O, w dwóch to jest zajebiście. I to mi się podoba w tej grze, że walczymy w dwóch. Dawaj.
dajesz, błagam, pomóż mi. O! I to jest gra! Naprawdę, w dwóch na jednego, a nie, że ja sam walczę, jeżeli ja nie mam szans. No! No! Matko, co tu się dzieje? O Boże, ale oberwałem. Super. Dobra. Musimy złamać klątwę Onibaby. Czym on tak ładnie świeci się? Gdzie on biegnie? Okej. Tu jeszcze mamy akcję jakąś do wykonania. Już przechodzimy przez bramę. Był legendarnym łucznikiem, który uratował królestwo. Nie, ale misja super. I ten koleś jest fajny. Dlatego Io mnie uwięziła. Podróż nastąpi za 2 sekundy. Kiyoshi, pełno było najeźdźców pragnących zdobyć moc Io. Użyjcie mego łuku, by pozbyć się mocy Io z okolicy. Jezu, gdzie ty trafiłeś? Dobrze, plecy, jak zajebiście. Pięknie, 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 jestem podjarany tym. Uwaga, ktoś tu biegnie. I plecy go, kurwę jebaną, no, dajesz go. Kurwa, nie żyje. Co jest? Co się stało? Przecież mi szło dobrze. A w pizdu, wszystkie duchy zginęły. Wysoki poziom jest. Dobra, nie martwmy się tym. Taki problem to nie problem. Dobra, historia. Zaczynamy dalej. Drugi rozdział. Pełno było najeźdźców. Nie, ja go tak zajebię. Okej, jeżeli ja wyciągnę łuk, ja już nie mogę iść. Tak to wygląda. Pięknie, 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 pięknie. I on mi pomaga, widzicie? On mi pomaga. Nie biega jak pojebany gdzieś po krzakach. I to mi się podoba w tej grze właśnie. Ale to trzeba grać z taką osobą, która chce ci pomóc. Dobra. O, Jesus, piękne to było. Lecimy na górę i go zaatakujemy. Idziesz, idziesz, kurwa. Dobrze, zajebałem go. Ha! Kurwa. To mi się podoba. Lecimy dalej. Co to znaczy do cienia, kurwa? W słońcu nie mogę być? Pomóż mi, błagam. Nie jest, że zginąłem. Zajebał mnie taki frajer. Silny jest. Ej! O matko. On też ma ciężko. Patrzcie, on też ma ciężko z nim wygrać. Przegraliśmy. Czemu? Wszystkie duchy poległy. No dobra, jeszcze raz. Męczy to. To jest bardzo męczące. Kurczę, jak to zrobić? W Kiyoshi pełno było najeźdźców pragnących zdobyć moc. Użyjcie mego łuku, by pozbyć się mocy Io z okolicy. Dobra, ja tego strzelę. No! Dobra, jestem w chuj zadowolony. Dobra, rozjebane.
rozjebany. Żeby to nie tak nie wyglądało, że tylko on coś robi, nie? Nie, nie idziemy tam. Idę za nim. Gramy. Dobra, idę za nim. W drogę. Dobra, ale ja liczę, że on mi pomoże. Super! Zajebiście! Zajebiście! To mi się podobało. Wow! Ja idę za nim. On chyba widzi to, że ja chcę mu pomóc, nie? Że nie łażę sobie gdzieś nie wiadomo gdzie. Jezus! Ale głupio mi. Dobra, czajmy się. O, tam ktoś jest pode mną. Gdzie on jest? Jezus, gdzie on poszedł? Bo mi głupio jest. Dobra. Idę za tobą, idę za tobą. Dobra. Rozjebane. Dobra, tu jest. Ja go załatwię. Wow! Ha, B2. Rozjebane. Dobrze! Rozjebałem. Dobrze, dobrze, dobrze. Super. Wow! Wow! Jest! Dobrze, ale tu ktoś strzela w nas. Ktoś z łuku strzela. Jest tam. Dobra, ja go od pleców. Wow! Koleś, jesteś zajebisty, nie? Ja bym chciał z tobą cały czas grać, naprawdę. Chciałbym z tobą grać, kurwa. Ja muszę ci to powiedzieć, dziękuję. Naprawdę. Gra z tobą jest wyśmienita. Koleś wie i wie, o co chodzi, jak się gra w dwójkę, nie? Ja już tu wchodzę i mu pomagam. Dobra. Uwalniamy resztę miasta. Gdzie jesteś, przyjacielu? Dzięki. Tędy! Dobra. Co się dzieje? Co się dzieje? Jest zajebiście. Boże, nie chcę kończyć tej misji. Jest super. Gdzie on idzie? Idę za nim. No, no normalnie szał. Patrzcie, chcemy się wykąpać w wodzie. Kąpiemy się w wodzie. Naprawdę, kurwa. Jest. Very nice. Nie? Dobra, ale co on błąka się? Czemu ty tu przyszedłeś? No, o co ci chodzi? Bo ja troszeczkę go nie czaję. Robię co on chce. Znaczy, co on chce. Robię to... Ja tam musimy iść. Przecież tu jest nasz ten... nauczyciel. Nie o to w tym chodzi? Po co on poszedł na dach? Dobra, on jest spoko podczas walki, ale też muszę mu pokazać, że ja też coś umiem znaleźć, nie? Bo teraz się błąkamy. Okej, tu jest jakaś lina. Może po tej linie na dach? Nie, nie ma sensu. Ej, on z kimś walczy? Bo jak walczy, to ja mu pomogę, nie? Nie, on z nikim nie walczy, bo tu nie ma po co walczyć. Tu się nic nie dzieje teraz. Tu jest bębenek z życiem. Nie wiem, czy on chce, żeby życie użyć. Ile ja mam życia? Za mną! Chodź! Jesteś, ej! No dobra, może on nie chce.
Dobra. Na pewno trzeba coś znaleźć, jakiś punkt. Zrobiła się straszna melodia. Jesteśmy na szczycie szczytów dachowych. Na pewno musimy coś znaleźć. Musi coś być na mapie, jakiś punkt oznaczony. Na pewno... Ojejku, ja nie chciałem. Dobra, nie ten przycisk. 15 minut już grałem. Patrzę, ile czasu będzie, bo to wtedy pół godziny rozpykaliśmy wszystko. Na pewno w dwóch to jest raźniej, nie? I na pewno my sobie poradzimy. Ale widać, że on też się męczy. On też się błąka. Nie wiem, jak on bardzo jest zaawansowany w tą grę. Bo ja jestem nowicjuszem. Dobra, ja idę za tobą. Tu są! Dobra, chodź, pomóż mi. Ojej, niepotrzebnie zużyłem to. Dobra, widzicie, o co chodzi? O co chodziło z tym? Trzeba było tylko po prostu ich poszukać, a ja przez przypadek... Jezu, ten mnie zajebie, co? Nie! Ja zajebałem go. O Boże! Wow! Wyślijcie resztę do tysiąca piekieł! Mam mało życia, cholera. Mało życia jest. O-o. O-o. Dobra, ja zginąłem. Zajebałem. Mam nadzieję, że on nie będzie zły na mnie. Nie wyszło mi tak, jak chciałem. No trudno. Jezu, ratujesz mnie. Dziękuję. Gdzie jest Iluzmati? Bo ja sobie nie dam rady. To są za ciężcy. Dobra, w dwóch. Okej. Jest, rozjebany. Dobra, rozjebany drugi. I to mi się podoba. Jezu, synek, jak ja bym chciał z tobą każdą misję przejść. Ja pierdolę. To jest niesamowite. Co to jest? Czemu tu kazali podejść? Idę. Powiem wam, nie jaram się tym aż tak, bo ten koleś, no... Po prostu boję się, że znowu nasze drogi się rozejdą. Ja już z nim nie będę mógł zagrać, nie? Bo to wiecie, co misje dają ci kogoś nowego. A z nim naprawdę czuję się bezpiecznie i czuję sojusz, nie? Że jeżeli ktoś mnie atakuje w plecy... To on nie biega se po krzakach, tylko kurwa jest przy mnie, nie? To jest najważniejsze. To jest gra kooperacyjna i polega to na tym, że sobie pomagamy, no. I tak powinno być w każdej grze, biegamy w dół. Potęgu, nie wiedziałem o rzuconej na mnie klątwie. Zabiłem wiele innych, zanim się dowiedziałem, że oczy mnie zwodziły. Moje strzały przebijały tylko ludzkie ciało. To zwabiło Io. Patrzę ja tylko, czy... Tego, czy ja mogę stało. Go jakoś dodać do znajomych? Czy to tak nie działa? To serce Hiyoshi. Opanowane przez magię Io. Przełamcie klątwę. Uwolnijcie mnie i to miejsce. Chyba nie. Patrzcie, on nawet czeka na mnie, żebym ja poszedł razem z nim. Nie ma problemu. Po prostu chciałbym, żebyśmy, kurczę, byli znajomymi na PS-ie, żebyśmy mogli razem pograć. Bo wiem, że będzie fajnie, nie? Okej. Okay. Ja też się naładuję. Dobra, jestem gotowy.
Jak on to zrobił? Czad! Nie. Musimy ich rozwalić. On mnie nie słyszy. Ale to nie jest, to jest za szybko. Pojawili się słudzy Onibaby, chcąc uniemożliwić Uchitsunemu uwolnienie się. Dobra, pokonaj wrogów. Jest. Ja pierdolę! Jaki to jest napad? Oni są szybcy. Wow! Za 3 sekundy nadchodzą wrogowie. Wow! Co za jadka! Skąd ma taki ten kot na ramionach? On jest lepszy? Dobrze! Ej, ja mógł się pomóc! Źle postąpiłem trochę, przepraszam ciebie. Armia Io walczyła z niewyobrażalną... Wow. Mamy tu być w tym kręgu, widzicie? I wrogowie nadchodzą za 3 sekundy. Niesamowite emocje. Niesamowite napięcie, naprawdę. Jest, super. Dobra. Nie wiem, czy trafiłem. O, ja zaraz zginę. Kurwa! Jestem słaby i wstyd mi. Ale nie mogę się poddawać. Super! Klątwa została niemal przełamana. Okej. Ja mogę użyć swojej magicznej mocy. Naładowała mi się moc. Idą. Dajesz kurwa w niego. Żołnierzyk kurwa, spartański. Dobra, ładuję moc. O Jezu, oberwałem. Jak to się stało? Boże, żebyś przeżył, chłopie, błagam, przeżyj, przeżyj. Nie chcę, żebyśmy stracili życie, naprawdę błagam. Ja już ci pomagam. Dzięki. Dzięki. Duchy uratowały. Wow. I Uchitsunego. No dobra, ale nie mam życia już, nie? Duchy. Koniec. Moja dusza jest wolna, ale nie mogę się jeszcze odrodzić. Muszę znaleźć nowy sposób na powstrzymanie Onibaby. Dobra, ej, zajebiście. Uchitsune, dzięki duchom, znalazł odkupienie i nowy cel. O co chodzi? Nie mogę, kurczę, grać? Nie można nawiązać połączenia z serwerem. Być może wystąpił problem z nawiązaniem połączenia z siecią, albo sieć PlayStation Network, lub serwer, lub usługą tymczasowo zajęte. Co to ma być? Ej, co to znaczy?
Pierwszy raz mi wyskoczył taki napis. Okej. Okay. Duchom przypisuje się wiele. Okej, okay, ale przeszliśmy. Opowiem ci o nim. Przeszliśmy kolejne. Która legenda cię interesuje? Opowieść i patrzcie, jest kolejna. Krucze demony, historia i tu jest kolejne. Dobrze, no to my kończymy odcinek. Każdy odcinek będzie, Jezu, polegał na kolejnej części, więc na chwilę obecną kończymy odcinek. Bardzo dziękuję, było miło, fajnie było z wami zagrać. Do zobaczenia, pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, pa!